Cześć, ja nazywam się Ola Pflumio, a to są Atypowe, w których rozmawiamy o neuroatypowości. Ostatnio powrót na kanał zaliczyła Aneta Korycińska, która opowiedziała o swojej drugiej diagnozie i tym razem znowu po raz kolejny zaprosiłam do rozmowy osobę, która już tutaj była. Ale tym razem nie będziemy rozmawiać o niej i o jej diagnozach, a o neuroatypowości w serialach i trochę w filmach. A tak najbardziej to o neurotypowości u kobiet i jej obrazie w serialach i filmach właśnie. Moją rozmówczynią jest jedyna osoba, z którą mogłam to zrobić, czyli Kaja Szafrańska z kanału Jakby Nie Patrzeć, która dzieli się trochę takimi swoimi postrzeżeniami na temat takiej ewolucji neuroatypowych bohaterek w świecie seriali. I tutaj takie szybkie info od Kai, która zupełnie niechcący zmisgenderowała Hannę Gadsby, o której wspominał w pewnym momencie naszej rozmowy. Hanna jest osobą niebinarną, która od niedawna ze swoją niebinarnością się nie kryje. No i niestety Kaja nie zdążyła się jeszcze przyzwyczaić do nowych zaimków, w związku z tym przeprasza za użycie nieodpowiednich. Ale poza tym drobnym szczegółem, to moim zdaniem niezwykle ciekawa rozmowa, którą od dawna chciałam tutaj z kimś przeprowadzić. No i Kaja okazała się oczywiście idealną do tego osobą. A gadało nam się na tyle dobrze, że wpadłyśmy na pomysł zrobienia z tego serii odcinków, w których na tapet mogłybyśmy brać różne seriale, różne bohaterki lub bohaterów i o tej neuroatypowości u nich rozmawiać. Więc jeśli ten odcinek się Wam spodoba i uznacie, że to dobry pomysł, to koniecznie dajcie znać w komentarzach tu albo na naszych socialach, żebyśmy wiedziały, czy to rzeczywiście dobry pomysł, czy tylko nam się tak wydaje. No i koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze typy neuroatypowych bohaterek i bohaterów w serialach czy w filmach, a kto wie, może niektórym z nich z Kają się przyjrzymy. Ale jeszcze zanim Was zostawię z tym wyjątkowym serialowym odcinkiem, to oczywiście muszę Wam przypomnieć o tym, że niedawno wydałam książkę My, kobiety z ADHD. Ta książka to wybór 10 rozmów, które przeprowadziłam tu w ramach atypowych z innymi ADHDówkami i dwie rozmowy eksperckie. To zapis wielu różnych twarzy kobiecego ADHD, ale też tego, jakie mogą być konsekwencje późnej diagnozy, czyli dokładnie to, o czym rozmawiamy tutaj od prawie 2 lat. No i poza tym daj też znać osobom, które jeszcze tego nie wiedzą, że poza prowadzeniem tych rozmów w ramach podcastu jestem też coachinią ADHD i pomagam dorosłym z ADHD przekuwać ich trudności w zasoby. Więc jeśli macie ochotę spróbować takiej pracy w coachingu, jeżeli chcecie coś zmienić w swoim życiu, to koniecznie dajcie znać. Możecie napisać do mnie maila na adres ola@adhdcoachola.com albo wejść na moją stronę internetową i tam znajdziecie dużo więcej szczegółowych informacji na tego, jak taki proces coachingowy się odbywa. A w międzyczasie koniecznie zostawcie subskrypcję, polubcie to wideo albo napiszcie w komentarzu, jakie bohaterki Waszym zdaniem są, były neurotypowe. Cześć Kaja. Cześć. Witaj ponownie. Witam się bardzo serdecznie. Nie będziemy udawały, że się nie widziałyśmy przez te ostatnie godzinę, tam 20 tak, minut. Tak, udajmy, że się nie widziałyśmy. Słuchaj Kaja, co słychać? Słuchaj, ale mam zacząć od nowa. Co nowego? Opowiedz wszystkim osobom, które cię nie widziały przez tych kilka miesięcy. Co nowego? Obcięłam włosy. To z takich nowości to obcięłam włosy. A poza tym to widziałam dużo nowych seriali, tak, ale nie, będziemy dzisiaj o serialach rozmawiały, prawda? No właśnie chciałam powiedzieć, zdradźmy może od razu, o czym będziemy gadały. Tak, dobrze, ale to ja mam zdradzić, czy ty będziesz zdradzać? A chcesz zdradzić? No dobrze, tylko nie wiem, czy to będzie akurat w pełni kompatybilne z twoją wizją tego, o czym będziemy rozmawiać, bo to się tak chyba wzięło nam z tej naszej poprzedniej rozmowy, że doszłyśmy do tego, że w tych serialach to też czasami pokazują osoby neurotypowe. Właściwie to ty chyba trochę narzuciłaś ten temat, dlatego że podpytałaś mnie o sukcesję. I przyznaję, że wtedy kompletnie mnie zbiłaś z tropu, bo ja się nad tym nie zastanawiałam i to sam fakt, że ja się nad tym nie zastanawiałam, kiedy jednocześnie siedziałam bardzo mocno w temacie tej neurotypowości i gdzieś tam ją próbowałam rozkminiać, pokazuje, że no,
nawet jeśli gdzieś tam w tym temacie siedzisz, to nie jest to pierwsze skojarzenie. Seriale, filmy, neuroatypowość, a jednak przecież oglądamy tam cały czas ludzi i ci ludzie jakoś odwzorowują stany emocjonalne, różnego rodzaju zaburzenia, różnego rodzaju problemy emocjonalne, psychiczne. Gdzieś się tam w tych ludziach przeglądamy, no i gdzieś ta neuroatypowość tam jest. No i tak sobie chyba wtedy wymyśliłyśmy, że można by było sobie porozmawiać trochę bardziej na temat seriali, neuroatypowości. Pewnie o filmach też warto by było pogadać, no ale o filmach akurat nie będziemy rozmawiać, tylko o serialach. Przynajmniej dzisiaj. I właśnie jak nam się to wszystko klei, właśnie ta neuroatypowość i seriale. I to jest w ogóle po pierwsze bardzo ciekawe zagadnienie nie tylko dla nas, bo zauważyłam naprawdę żywe zainteresowanie tematem. Ja też. A ostatnio, nie wiem czy miałaś okazję słuchać albo oglądać moją rozmowę z Koko. No właśnie, jeszcze nie dosłuchałam, bo my trochę, jestem nieprzygotowana. Bo my trochę o tym gadałyśmy. No wiem, właśnie słyszałam, znaczy czytałam w opisie i słyszałam i myślałam sobie, tak, muszę posłuchać. Widać, no to nie? Jak znajdziesz chwilę, to posłuchaj, bo my trochę ten temat poruszyłyśmy. Koko bardzo ciekawie opowiada o niektórych serialach, których ja jeszcze na przykład nie oglądałam. No i ona też ma to spojrzenie na... Ona wie o autyzmie trochę więcej niż ja, umówmy się, z naturalnych powodów. Więc wniosła dosyć ciekawą jakość do tej dyskusji, więc to było ciekawe. Ale ta rozmowa z Koko sprawiła, że ja pomyślałam sobie o jednej rzeczy. Że przecież te seriale i te postaci są pisane przez ludzi, którzy na pewno w tym gronie tych osób, które piszą te seriale, jest nadzwyczajnie duża reprezentacja osób neuroatypowych. Bo jakby natura tego zawodu powoduje, że przyciąga do siebie pewien typ człowieka. Tak, dokładnie. I jeszcze, żeby było śmieszniej, to są osoby, które piszą troszkę na podstawie swoich własnych doświadczeń, dokładnie. W związku z czym gdzieś tam przekładają siebie na te postaci, w związku z czym, reasumując, wychodzi nam na to, że rzeczywiście tych neuroatypowych postaci, czy z ADHD, czy w spektrum autyzmu, czy z jednym i drugim, mamy nadreprezentację. I jak się tak dobrze zastanowić, tylko właśnie paradoksem jest to, że one, te postaci gdzieś tam są w tym spektrum, ale o tym się nie mówi, bo bardzo często nawet osoby, które piszą te postaci i są neuroatypowe, nie zdają sobie sprawy z tego, że są neuroatypowe. Więc mamy tutaj jakąś taką bardzo złożoną zagadkę. To wszystko jest od siebie zależne i właściwie będziemy się poruszały troszkę po takich nieodkrytych wodach, tak mi się wydaje, bo... Zakładam, że no będziemy o tym rozmawiać i będziemy sobie pokazywać palcem na różne postaci, które nam się kojarzą, ale i będziemy też pewnie to jakoś uzasadniać, ale jednocześnie mając świadomość, że w większości przypadków te postaci nie są otwarcie neuroatypowe, że nikt nam tego nie potwierdzi. No ja w ogóle... Jeśli chodzi o potwierdzanie neuroatypowości, to chyba takim najbardziej jaskrawym przykładem jest Sheldon z Big Bang Theory, który jest jedną z najbardziej takich klasycznie stereotypowo autystycznych postaci w telewizji, w takiej mainstreamowej telewizji, ale jak pytano twórców o to, czy Sheldon jest neuroatypowy, to oni powiedzieli w życiu. Nie, w ogóle nie ma, nie, w ogóle nie rozmawiajmy o tym. Nie, absolutnie, nie jest. Więc jednocześnie z jednej strony mamy taką po prostu jak byk postać, która jest w 100% w spektrum autyzmu, być może też ma ADHD i tam jest jeszcze jedna postać, która też jest neuroatypowa, bardzo ewidentna, znaczy wszyscy tam są wszyscy neuroatypowi, nie oszukujmy się, ale jest jeszcze bohaterka, Penny, która jest z kolei bardzo typową reprezentantką ADHD, ale też o tym nikt jakoś nie mówi, a już o nią to chyba nawet się nikt nie pytał, natomiast jeśli chodzi o Sheldona, no to jest ten bohater, który no kurczę pasuje idealnie do schematu, ale też nie został potwierdzony, więc dlaczego ja o tym mówię? Trochę się zgubiłam. Wiem, mówię o tym, żeby pokazać, że
my tak naprawdę no, też będziemy tworzyły trochę taką naszą rzeczywistość, nie? Naszą prawdę wokół tych seriali, no bo będziemy pokazywać symptomy, będziemy pokazywać różne przykłady, no ale nikt nam tego nie potwierdzi. No niestety, bo nawet osoby, tak jak powiedziałaś, nawet osoby, które mogłyby to potwierdzić, najprawdopodobniej nie są tego zwyczajnie świadome. Znaczy w przypadku, sorry, że od razu zaczęłam od tej teorii wielkiego podrywu, ale to jest taki klasyczny przykład. Tak. Ja myślę, że oni nie do końca mogą potwierdzić to, ja mam taką teorię, bo po prostu im trochę nie wypada. Właśnie chciałam zapytać, dlaczego uważasz, że tak. No. Dlatego, że wiesz co, oni stworzyli, no to jest jednak sitcom, to jest komedia, która się z tej inności śmieje, tak. Z tej nerdowatości się śmieje. I oni w tej nerdowatości zamknęli w ogóle neurotyp, właściwie spektrum autyzmu, zamknęli. Tak. I to jest taki dżin w butelce, tak. Nie? I trochę mam takie wrażenie, że właśnie... mam takie wrażenie, że oni się w pewnym momencie obudzili, i sobie zdali sprawę, że o kurde, co myśmy tutaj zrobili i z kogo się tam najbardziej śmiejemy? No najbardziej się śmiejemy z tego najbardziej aspergerowego bohatera. Trochę się nie wypada śmiać z aspergerowego bohatera, no więc oni nie mogą tego potwierdzić. Więc tutaj mamy taką pułapkę, ale rzeczywiście no, jest to jeden z najbardziej charakterystycznych takich seriali, gdzie... Wszyscy, po prostu wszyscy są neuroatypowi, łącznie z tą Penny, która ma totalne ADHD. Tak. Ale też, i to jest coś, co specjalnie wybrałyśmy sobie na początek naszej rozmowy, no znowu, najbardziej wyraźnym bohaterem, który pokazuje najbardziej wyraźne cechy neuroatypowości, jest mężczyzna. Tak, jest mężczyzna. I te jego cechy... autystyczne są tak bardzo stereotypowymi cechami tego męskiego, w cudzysłowie, Aspergera właśnie w dodatku, że bardziej stereotypowo nie dałoby się tego załatwić. Wiesz co, no bo to trochę jest też tak, że seriale jednak w jakiś sposób odbijają to, co się dzieje w społeczeństwie, odbijają to, o czym się mówi i w jaki sposób traktuje się różne tematy i w związku z tym, no nic dziwnego, że seriale też są takie bardzo, były takie bardzo skoncentrowane na mężczyznach, ale też w pewnym momencie, szczególnie jak się pojawiła się moda na antybohaterów, to się zaczęło szukać takich bohaterów, którzy mają jakieś wady, są niedoskonali, ale w jakiś sposób się wyróżniają, czyli na przykład są geniuszami. No i tutaj od razu cały na biało wchodzi geniusz Asperger, czyli właśnie osoba, mężczyzna w spektrum autyzmu, tak. Który charakteryzuje się totalnie nieprzysiadalną osobowością, jest wstrętny, niemiły, pozbawiony empatii, ale jest genialny, jego mózg po prostu pracuje jak komputer. No i tutaj mamy po prostu cały szereg geniuszy, począwszy od Sherlocka Holmesa, szczególnie w tym wydaniu współczesnym, czyli granego przez Benedicta Cumberbatcha w serialu BBC, ale przez House'a, przecież Dr. House to też taki, prawda? Tylko tutaj to ja bym powiedziała, że oni jeszcze mają domieszkę ADHD, bo są tacy zdecydowanie zbyt energiczni, jak na tylko spektrum autyzmu. Nie są takimi ponurymi myślicielami, tylko są właśnie takimi nabuzowanymi kolesiami, którzy po prostu roztrzęsionymi, totalnie po prostu zżeranymi przez różnego rodzaju neurozy, no ale są genialni, nie? I jakoś tak się przyzwyczailiśmy do tego wzorca. To oczywiście ciekawe, no bo to jest tak, że najpierw pojawia się pewnie jakiś wzorzec taki, nie wiem, medyczny, powiedzmy, potem on przenika do tej popkultury, potem popkultura nam go rozpowszechnia. Więc myślę, że popkultura nam się też bardzo mocno przyczyniła też do tego, że przez długi, długi czas uważano, że właściwie tak, to była taka samo
samo spełniająca się przepowiednia, że to mężczyźni są neurotypowi i są neurotypowi w jeden konkretny sposób, bo pamiętajmy, że to nie tylko jest stereotyp, który strasznie krzywdził kobiety przez wiele, wiele lat, ale również innych mężczyzn, którzy po prostu właśnie nie byli geniuszami pokroju Sherlocka, albo na przykład no, nie mieli tego ADHD, które by jeszcze ich uruchomiało w taki sposób, że oni by byli w ogóle jakimiś takimi dziwakami. Poza tym, no, oczywiście to też jest taki wzorzec osobowości, która jest, jakby w pewnym sensie się romantyzuje Hama. W ten sposób, absolutnie, przepraszam. Tak. Takiego aspołecznego, nieprzysiadalnego człowieka, którego wyjątkowość jakby tłumaczy go z tego, że właśnie jest wstrętnym człowiekiem. Straszna pułapka w tym gdzieś jest. Na bardzo wielu poziomach, niestety. Więc tutaj popkultura nam nie zrobiła nic dobrego akurat. Na szczęście dzisiaj się już od takiego typu bohatera odchodzi. Później wydaje mi się, że ten bohater zaczął nam ewoluować, kiedy jednak, powiedzmy, serial zaczął się otwierać na kobiety, na bohaterki i trochę się nam zaczął feminizować, to zaczęły nam się pojawiać tego typu bohaterki. Tak. Nie wiem, czy kojarzę, że się zaczęły pojawiać tego typu bohaterki, ale też bardzo takie w tym męskim typie, który też nam podchodzi neurotypowo pod spektrum autyzmu i pod ADHD. Takie bardzo właśnie męskie, no ja cały czas tutaj myślę o Saga Noren, to jest bohaterka Mostu nad Sundem. Mhm. Jedna z najbardziej takich właśnie ona była bardzo w spektrum autyzmu. To jest taka typowa i wcale nie była jakoś szczególnie wysoko funkcjonująca. Mhm. Totalnie. Nie wiem, czy widziałaś Most nad Sundem. Nie, akurat tego nie znam. Ale to jest taki klasyk Nordic Noir, serial szwedzki, bardzo dobry, świetny naprawdę. Teraz może już trochę takiej starej daty. No i tam się pojawia bohaterka, która jest porażająca. Porażająca dlatego, że ona tak bardzo odbiega od stereotypu kobiety, którą pokazywano do tamtego czasu, to jest początek lat 2000, ten serial, właściwie musiałabym sobie dokładnie wygooglać nawet, który to był rok, powiedzmy pierwsza dekada, albo jakby przełom pierwszej, drugiej dekady lat 2000. I to jest taka bohaterka, która jest kompletnie, ma takiego emocjonalnego blanka. Ona działa jak robot. Ona jest totalnie w spektrum. Mhm. Ale jednocześnie jest odstręczająca też, jest kompletnie, trudno ją lubić jest. Oczywiście później poznajemy też jest jej background, ona ma, oczywiście musi być tam jakaś trauma dziecięca, muszą być jakieś takie historie, które jakoś tam tłumaczą to, jaka ona jest, ale nigdy też nie padło to, że ona jest w spektrum. Mhm. Nigdy się o niej nie mówiło w samym serialu, że ona ma na przykład diagnozę spektrum autyzmu, czy jak wtedy jeszcze się mówiło Aspergera. Mhm. Ale jednocześnie to była chyba najbardziej charakterystyczna postać kobieca, która właśnie nagle gdzieś tam przełamała ten schemat mężczyzny, który jest taki, dokładnie pasuje do tego męskiego typu geniusza, który ma ten umysł ścisły taki, który cały czas analizuje, to tutaj mamy taką analityczną kobietę, która przełamuje wszystkie schematy, bo ona tam no, pod każdym względem, pod względem na przykład intymności, relacji z innymi, tego jak się ubierała, tego w jaki sposób reagowała, tego w jaki sposób mówiła, jakie miała preferencje. No ona jest po prostu totalnie jak definicja spektrum autyzmu, tylko też takiego autyzmu niemaskowanego. Bo tutaj właśnie też ci panowie, o których mówimy, to taki autyzm niemaskowany. No tak, tego maskowanego raczej jego tak nie widać. Znaczy tu będziemy tak, myślę, że będziemy bardziej dłubać teraz, żeby wydłubać te rodzynki tam zamaskowane w tym serniku, który tam, wiesz, wszystko jest takie zapieczone, nie? A tutaj to jednak było bardziej na wierzchu. Więc muszę obejrzeć ten serial, jestem teraz, zaintrygowałaś tak. mnie. I trochę ci zazdroszczę, bo to jest bardzo dobry serial. Okay. Także będziesz miała co nadrabiać. Tak? Taki klasyk, Nordic Noir w ogóle koniecznie.
I to była taka pierwsza rzeczywiście bohaterka, która pasowała przynajmniej tak, wiesz, do tego spektrum męskiego. I dopiero potem zaczęły się pojawiać takie bohaterki, które trochę bardziej jakby wychodziły poza... były na tyle, powiedzmy, ta ich neurotypowość była efemeryczna, że już, wiesz, gdzieś tam przekraczała te granice tego typowego właśnie takiego męskiego spektrum, czy choćby ADHD, bo ADHD, ale o właśnie, przepraszam, to tutaj moja ADHD z kolei wchodzi, bo za dużo i za szybko myślę, bo ADHD u kobiet to z kolei ono się bardzo często pojawiało w popkulturze, oczywiście też totalnie niedookreślone, nie jako jednostka diagnostyczna żadna, ale jako ekscentryczność roztrzepanej, takiej po prostu szalonej, przepraszam, idiotki. Dokładnie tak. A nawet jeżeli nie idiotki, to po prostu takiej trochę z głową w chmurach. Tak. Tak, tak, tak. I to jest to, że przez bardzo, bardzo długi czas oglądaliśmy geniusza, który ma spektrum autyzmu, ewentualnie jakieś tam ADHD przy okazji, i tą taką właśnie, przepraszam, Bridget Jones, bo jeżeli miałabym wskazać w kinie taką chyba najbardziej charakterystyczną postać, która gdzieś tam mi pasuje do tego, no to Bridget Jones, to ona mi przyszła teraz niedawno do głowy, gdy myślę, kurczę, no tak, Bridget Jones. Jezu, jak ona mnie kiedyś triggerowała. Ona mnie do dzisiaj triggeruje straszliwie, ta postać, tak, bo ona jest po prostu kwintesencją tego, czego ja w sobie też nie chciałam zobaczyć, ale to było infantylizowane. Wiesz, bo jeszcze u kobiet bardzo często te cechy były wyolbrzymiane i były infantylizowane. Jakby nikt się nie zastanawiał, czy ona się męczy z tymi wszystkimi cechami, że ona tak o wszystkim tam zapomina, że coś tam jej nie wychodzi, że nie panuje nad swoimi impulsami. No Bridget Jones, choćby na przykład tam, nie wiem, alkohol, jedzenie, wiesz, taka po prostu osoba, która generalnie nie ogarnia kuwety, totalnie. Tak. I one były, no to było takie... Z niej była robiona słodka idiotka, taka, wiesz, dziewczyno, dorośli, w ogóle co ty jesteś, ogarnij jakaś taka, ogarnij się, ile ty masz lat, nie? Jakaś taka niepoważna jesteś. Więc dla jednych Bridget Jones przełamywała jakieś schematy, a dla mnie na przykład Bridget Jones jest w ogóle takim właśnie chyba klasycznym przykładem infantylizacji kobiecego ADHD. Absolutnie. No i ta postać, o której już wspomniałaś, no Penny, to jest dokładnie ta sama historia. Tak, ale Penny to jeszcze, wiesz, no jeszcze tutaj jest tak strasznie dużo z tym związanych tych stereotypów dotyczących płci, ale też oczekiwań społecznych. To też pokazuje, kurczę, wiesz co, tak naprawdę zaraz dojdziemy do istoty tego, dlaczego tak się maskujemy. Dlaczego się tak męczymy w życiu i dlaczego się tak maskujemy, bo faktycznie te postaci, one były budowane w taki sposób, żeby wywołać konkretne emocje, żeby pokazać konkretne niedoskonałości tej postaci. To ADHD było jedną wielką niedoskonałością. Mhm. I było pokazane jako choćby na przykład rozwiązłość. Tak, tak. Nie? Ta, o jejku, ona to po prostu tak, o Jezu, co za osoba, nie? Albo Penny, która była, ona na szczęście tam w pewnym momencie się okazuje, że ona nie jest wcale taka głupia. Ona jest mądrzejsza czasami niż ci wszyscy mózgowcy, którzy tam są, ale ona gdzieś tam zawsze była konfrontowana z nimi jako taka stojąca mocno na ziemi, ale taka dziewczyna z podwórka, nie? Taka dziewczyna, która jakby jest street smart. Chciałam to powiedzieć, tak dokładnie. Jest tak, street smart, jest street, a nie book smart. A nie book smart, no dokładnie. No tak, ale jednocześnie dlaczego Penny odbierać jakiekolwiek... Ona tam próbuje jakieś studia skończyć, z tego co pamiętam, ona się tam uczyła czegoś, ale nie była w stanie ona tego skończyć. Ona przechodzi taką ewolucję, rzeczywiście. Tak. Ale jak spojrzysz na pierwsze odcinki, na ten pierwszy sezon... I porównasz sobie te Penny z pierwszego sezonu i te Penny z końcówki serialu, to są dwie bardzo różne osoby. No bo oni na szczęście w ogóle przeszli sami jakąś ewolucję, bo jeśli sobie przypomnisz w ogóle pierwszy sezon, ja miałam niedawno, akurat wpadła mi w ręce książka na temat teorii Wielkiego Podrywu i w związku z tym sobie robiłam taki, wiesz, przygodę z teorią Wielkiego Podrywu, oglądałam.
I pierwszy sezon jest przerażający. On dzisiaj się po prostu totalnie nie broni. On jest tak seksistowski, jest tak wstrętny. Yes. Tak, wiesz, w pokazywaniu właśnie tej bohaterki. Ona tam... Zresztą Teoria Wielkiego Podrywu miała pilota, którego oni na szczęście drugi raz nakręcili, bo on był jeszcze gorszy. Okay. Jeszcze bardziej seksistowski był. Oh, wow. Więc tak, i tam w ogóle na szczęście dokonano pewnych zmian i później ten serial rzeczywiście z sezonu na sezon ewoluował i tak troszkę mądrzał. Tak. I też przestawał już tak bardzo piętnować te właśnie typowe cechy neuroatypowe, bo na tym się na początku jednak opierał. I też z tej neuroatypowości Penny, czyli z tego, że ona w tym ADHD sobie kompletnie nie radziła, ona nie ogarniała, ona miała problemy finansowe, ona miała problemy zawodowe, ona miała problemy sercowe, ona rzeczywiście była kompletnie zagubiona, nie panowała nad swoimi impulsami, a to jadła, a to piła, cały czas przecież piła, tam straszne ilości alkoholu się w ogóle przelewały w tym serialu. Czyli samoleczyła się jakoś z tej swojej nadpobudliwości psychoruchowej. Ale na początku te cechy były właściwie jej ADHD-owość była jej największą wadą. Jej była wyśmiewana, była tym elementem, z którego mieliśmy się śmiać. Tym elementem, który był konfrontowany z kolei z neuroatypowością Sheldona, z którego też mieliśmy się śmiać, kiedy był nieelastyczny. Ile tam jest, słuchaj, dowcipów wokół tego, że Sheldon miał swoje miejsce na kanapie. I oni go tam cały czas podsiadali i tam się nad nim znęcali, a on dostawał po prostu jakichś, wiesz, takich ataków, wiesz, gdzie tam steamował i no, dzisiaj chyba byśmy się z tego aż tak bardzo nie śmiali. Tak, to jeden z tych seriali, które się bardzo źle zestarzały. Ale tak. Wiesz co, rozmawiamy o Penny i pomyślałam sobie o jednej rzeczy, o której wcześniej nie myślałam. No. Bohaterka grana przez tę samą aktorkę w serialu Flight Attendant. O Jezu, tak. Przecież to, no jest, tak. To jest definicja kobiecego ADHD, włączając to jej alkoholizm. To prawda, tu mnie trochę też rzeczywiście zaskoczyłaś, oglądam teraz ten serial na przyspieszeniu w głowie i sobie próbuję przypomnieć. Faktycznie. Ogólnie, wiesz, myślę, że tam, gdzie kobiety bardzo dużo piją w serialach, gdzie mają jakieś takie blackouty, gdzie ich życie całkowicie traci kierunek, no to myślę, że możemy spokojnie założyć, że ten element ADHD występuje. No ja cały czas myślę o tym temacie, do którego w pewnym momencie dojdziemy. Myślę, że dojdziemy do niego prędzej czy później, czyli do seriali od Amy Sherman-Palladino. Czekam na ten moment. Tak, ale to wiesz co, to zrobimy tak. Ty będziesz mówiła o Gilmore Girls, a ja będę mówiła o Mrs. Maisel. To jeśli się tak podzielimy, możemy to... Możemy się tak podzielić, bo ja dopiero zaczęłam oglądać Mrs. Maisel i jeszcze nie mam wyrobionego zdania, więc... Jeszcze nie masz wyrobionego zdania. No to dobrze, to ja ci bardzo chętnie tutaj pomogę, a ty mi pomóż, jeśli chodzi o Gilmore Girls, bo ja z kolei, jako osoba, tu się muszę przyznać, jako osoba, którą bardzo triggerowały zawsze kobiety z ADHD, nie mając pojęcia o swoim ADHD i udając, że jestem po prostu głazem niewzruszonym i w ogóle ja bym sobie na coś takiego nie pozwoliła. Czyli wypierając z całej siły moje ADHD, nie oglądałam seriali za bardzo, bo o kobietach, które miały ewidentne symptomy ADHD, ponieważ one mnie triggerowały. Po prostu mnie wkurzały, delikatnie mówiąc, strasznie. Strasznie mi działały na nerwy. Czy tam była konkretna postać, która cię wkurzała? Czy po prostu sam Nie. zamysł tego serialu? Sam zamysł tego serialu i po prostu wystarczyło mi, że... Ja ogólnie też nie oglądałam seriali dla kobiet bardzo długo. Jakieś tam Desperate Housewives na przykład. Nie. W ogóle nie miałam takiej potrzeby, żeby po nie sięgać. Chociaż tam też podejrzewam, żebyśmy wpadły, albo jakiś Seks w Wielkim Mieście, to oj, myślę, że w tych serialach na pewno byłoby bardzo dużo bohaterek, które mają cechy przede wszystkim ADHD. Chociaż myślę, że spektrum autyzmu też, tylko że spektrum autyzmu troszkę trudniej jest może wyłowić.
chyba że mówimy o takich bohaterkach, które są bardzo takie obsesyjnie skoncentrowane na jakimś temacie, albo są właśnie bardzo mało elastyczne. Aha. No to wtedy tak. Albo takie właśnie bardzo lękowe i wycofane. Takie bohaterki się mało sprzedają, przepraszam, że jeszcze ci wejdę w słowo. Ale wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś w kontekście postaci właśnie z Gilmore Girls, postaci Rory, która jest zdaniem wielu osób i moim ma ADHD plus spektrum autyzmu. Okay. Bo Lorelai jest taką postacią, która jest oczywista. Jakby patrzysz na nią i po 5 minutach wiesz, że ona ma ADHD. Jest piękna scena, w której Lorelai tłumaczy, co się dzieje, jaki proces myślowy zachodzi w jej głowie w momencie, kiedy ona ma coś zrobić. I to jest po prostu, jest opis procesu myślowego każdej osoby z ADHD. Tam nic nie ma sensu. To jest dzika dżungla generalnie. Natomiast Rory jest taką postacią trochę bardziej skomplikowaną, bo te jej cechy ADHD-owe są trochę przykryte tymi cechami autystycznymi i jedno z drugim się nawzajem maskuje. I jak ją poznajesz na początku, to myślę, że trudno jest tak powiedzieć jednoznacznie, czym ona jest, kim ona jest, co ona może mieć. Natomiast jak tak posiedzisz z tą postacią trochę dłużej i przyjrzysz jej się zwłaszcza w kontekście tego, jak zachowuje się jej matka, jak funkcjonuje, to widzisz, że tam ewidentnie to spektrum autyzmu gra jakieś przynajmniej drugie skrzypce, jeśli nie pierwsze. No to wiesz co, to mogę ci powiedzieć, że we wspaniałej pani Maisel mamy, tam całe rodziny są po prostu neurotypowe, przy czym tam to ADHD jednak odgrywa ogromną rolę, no bo główna bohaterka to jest po prostu ADHD, chodzące ADHD, taka definicja ADHD. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o jej takie zachowanie, że ona jest bardzo intensywna, bardzo szybko mówi, bardzo szybko puentuje i no bo ona jest kurą domową, która taką gospodynią domową w latach 50., 60., która po prostu wyłamuje się ze schematu i zostaje stand-uperką. Już pomijając to, czy to byłoby w ogóle możliwe, czy coś takiego rzeczywiście miałoby miejsce. Jest piękna, jest z zamożnej rodziny nowojorskich Żydów i ogólnie no, tak naprawdę jej status społeczny pozwala jej na to, żeby sobie pozwolić na coś takiego, chociaż oczywiście no, jednocześnie jest to raczej no, nie wzbudza dużego entuzjazmu w jej najbliższych, no ale ona mimo wszystko chodzi, właśnie się gdzieś tam kompromituje po jakimś winie, po jakiejś awanturze, upija się, idzie do klubu, gdzie jest właśnie open mic i występuje i ona w swoim przekonaniu robi z siebie pośmiewisko, a w rzeczywistości właśnie zostaje gwiazdą stand-upu i później zaczyna rozwijać swoją karierę, ale jednocześnie też jej życie jest jednym wielkim chaosem. Ale też tak sobie myślę, że no, z punktu widzenia w ogóle przełamywania barier dla kobiet, no to tutaj to ADHD odgrywa ogromną rolę, no bo ona po prostu odrzuca schemat. A w ADHD to takie trzymanie się schematu jest strasznie ograniczające. No, tak. Ja osobiście mam straszny problem z tym. Nie lubię, jak ktoś mi coś mówi, co mam robić. To inna sprawa, że to też jest trochę wynika ze spektrum. Ale nie lubię, jak ktoś mi coś każe robić. Nie lubię zasad. I przede wszystkim nie rozumiem, dlaczego muszę robić akurat takie rzeczy, że to tak społecznie jest przyjęte, że tak mam robić. Nie, ja chcę robić po swojemu. Więc choćby ta taka niezgoda na to, żeby tkwić w pewnej roli społecznej, już tą bohaterkę nam definiuje jako właśnie taką neuroatypową, ale ona jest oczywiście fantastyczna, ma w sobie niesamowitą energię, ma niesamowitą charyzmę. Ona tam nie ma raczej spektrum autyzmu, bo to jest po prostu taki żywioł. Mhm. Więc to jest taka, jak mówię, kwintesencja ADHD. No i jej rodzina, która też zajmuje się tak naprawdę takim gdakaniem do siebie, oni tam cały czas po prostu na siebie tam jak w takich, wiesz, alenowskich komediach trochę, gdzie bohaterowie tam wygłaszają do siebie różne, przerzucają się, taki ping-pong jest, wiesz, jeśli chodzi o bon moty. Więc tak wygląda
według mnie to, co robi Amy Sherman-Palladino, ja nie wiem, czy ona jest w ogóle oficjalnie zdiagnozowana. Szukałam informacji, nie jest. Nie ma. Mi się wydaje, że ona może nawet nie wiedzieć, że jest neuroatypowa. Może nie wie. Ona jest, wiesz, może ona nie jest wie. W tym wieku, że, tak, że może ja jeszcze tego, te informacje do niej nie dotarły. Ale ona zobacz, myśli, że jest wyjątkowa. Pewnie tak. Prosto, ona jest po prostu taka quirky, jak ci wszyscy jej bohaterowie i bohaterki. Ale zobacz, to wyłamywanie się ze schematów to jest dokładnie to, co widzimy w Gilmore Girls. Lorelai, która jest z bardzo bogatej rodziny, z uprzywilejowanej rodziny, ona ucieka z tego, zachodzi w ciąży w wieku 16 lat, ucieka z tego domu i zaczyna wszystko od nowa na własną rękę. I nikt jej nie będzie mówić, a już na pewno nie jej okropna matka, jak ona ma żyć. Okej. Ja sobie, wiesz, to teraz jak, bo właśnie, no kurde, no szkoda, że nie obejrzałam tych Gilmore Girls w końcu, ale oglądałam, naprawdę, uwierz mi, w międzyczasie obejrzałam po prostu milion innych seriali, bo musiałam, wybaczam więc ci. Po prostu, no musisz mi wybaczyć. Znaczy nie musisz, ale możesz mi wybaczyć. Będę ci wdzięczna za to. Pomyślałam o tym, że jest taka jedna, trochę polecę filmem, nie serialem, okay. Ale jest taka jedna postać, która niesamowicie, właśnie, kurczę, to jest taka postać, która się w pewnym sensie niesamowicie zestarzała. Nie w sensie, że się zestarzała fizycznie, tylko po prostu to jest postać, która jest jedną z najbardziej znienawidzonych postaci w historii kinematografii, a jednocześnie jest, ja obejrzałam ten film po latach, i doszłam do wniosku, że to jest postać, która w ogóle wyprzedziła swoje czasy o kilka długości. I mówię o Jane, ukochanej Forresta Gumpa. Jeśli kojarzysz Forresta Gumpa... Bardzo dawno go widziałam po raz ostatni. No właśnie. I powiem ci szczerze, że rewatch tego filmu jest ogólnie zalecany, jeżeli chcesz sobie zobaczyć jedną z najciekawszych postaci kobiecych w kinematografii. To jest film, jejku, ja nawet nie wiem z którego roku, ale to jest jakiś, nie wiem, początek lat 90. Forrest Gump. Tak. Jakoś dawno, dawno, dawno temu, tak. Kiedy po prostu nie pisało się tak postaci kobiecych. Jane moim zdaniem ma ADHD. Jest osobą, która jest po prostu, jest wolnym duchem. Ona ma ADHD, ona doświadcza. Ona mówi nie, ona jest asertywna, ona popełnia błędy, ona pozwala sobie na popełnianie błędów. I to jest bohaterka, która została znienawidzona przez widzów, ponieważ była asertywna. Ponieważ była kobietą, którą dzisiaj się pokazuje w kinie jako, no to jako po prostu taką normalną bohaterkę, nie? Natomiast jak strasznie jednak się zmieniło podejście do kobiet w kinie, skoro Jane była uważana za, ona się chyba Jane nazywała, tak mi się wydaje, była uważana za właśnie taką straszną, samolubną postać. Okropną, samolubną postać, która właśnie, jak mówię, nosi cechy osoby z ADHD, przynajmniej neuroatypowej. I to też trochę chyba sugeruje, że rzeczywiście takich bohaterek po prostu nie chciano oglądać. Dlatego one były tak bardzo ukrywane, albo wręcz ich cechy były wyolbrzymiane i właśnie one się gdzieś tam pojawiały w komediach. Że jeżeli już kobieta była taka, wiesz, niezależna albo po prostu, no bo ADHD to nie jest tylko bycie niezależną kobietą, która wie, czego chce, to raczej jest bycie kobietą, która nie lubi konformizmu, nie lubi się zgadzać na to, co chcą od niej inni, ale tak naprawdę sama nie ogarnia po prostu różnych rzeczy, nie? Jakby nie panuje nad tym wszystkim, ale jednocześnie jest też otwarta na doświadczenie, ponieważ tego doświadczenia, czyli dopaminy cały czas potrzebuje jednak, nie? Więc takie bohaterki po prostu w kinie, w telewizji, one się nie sprawdzały. No, co to były za bohaterki? To były bohaterki triggerujące, bo kompletnie, no, nie pasujące do schematu. Kobieta miała być wrażliwa, subtelna, tajemnicza, miała siedzieć cicho, a jeżeli już była taka jakaś, wiesz, to była, nie wiem, Alexis Colby z dynastii, nie? To była taka, wiesz, i to były czarne charaktery, tak, więc, tak. Więc tak sobie myślę, że gdzieś te neurotypowe kobiety nam, przynajmniej jeśli mówimy o ADHD,
to gdzieś tam nam one były wciskane w te szufladki, nie? Szufladka pod tytułem bohaterka komedii, no bo ona taka roztrzepana, ha, 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 pośmiejmy się z niej. Tu się upije, tutaj się wygłupi, tutaj coś tam, nie? Albo były czarnymi charakterami. Tak. Bo była taka, wiesz, taka jakaś taka baba, co to tam krzyczy, albo nad sobą nie panuje, jakaś taka wstrętna, wariatka też. No bo to też jest wariatka. Przychodzą ci do głowy bardzo... jakieś inne, takie tego typu postaci, które tak negatywnie były odbierane? Wiesz co, przychodzą mi do głowy postaci kobiece, które były negatywnie odbierane, ale niekoniecznie takie, które... Okej. Jest jedna bohaterka, która teraz mi przyszła do głowy z Breaking Bad. Mhm. Bo w ogóle nie wiem, czy wiesz, że jedną z najbardziej znienawidzonych postaci kobiecych w historii serialu jest Skylar, tak, tak. Ale ona nie była neurotypowa. Przynajmniej nie była jakoś bardzo otwarcie neurotypowa, chociaż, uwaga, uwaga, miała neurotypową siostrę. Ona miała siostrę, która... Faktycznie. Żonę Hanka, tak. Która wszystko miała na fioletowo. Faktycznie. Która miała wszystko na fioletowo. Ona była totalnie nieelastyczna. Była taka odstręczająca, taka dziwaczna. Rzeczywiście. Ona była po prostu dziwna. Dziwna była totalnie. I teraz sobie pomyślałam, że... I wszystko miała na fioletowo. Ubrania zawsze miała fioletowe. Już pomijając to, że w tym serialu ogólnie jakby kolorystyka była przypisana do poszczególnych bohaterów, do poszczególnych scen, do nastrojów i tak dalej, bo oni rzeczywiście się w coś takiego bawili, to ona była cała fioletowa. Wszystko było fioletowe. Ona miała wszystko fioletowe w domu, chodziła na fioletowo ubrana, po prostu cały czas była fioletowa. I tak sobie myślę, że o ile ten fiolet no niekoniecznie musi jakby świadczyć o jej spektrum autyzmu, to inne jej zachowania, bo ona była taka bardzo poukładana, bardzo zorganizowana i właśnie była taka troszkę społeczna. O ile Skylar była taka otwarta, bardziej ciepła, to jej siostra, której imienia już w tym momencie sobie nie jestem w stanie przypomnieć, była nieprzyjemna, taka właśnie dziwaczna dosyć. I też nie była postacią lubianą. No bo jak lubić taką osobę, nie? Jak lubić taką kobietę? Przepraszam, jak lubić taką kobietę? Bo cały czas się gdzieś tam jeszcze poruszamy, pamiętaj, w tej przestrzeni. No bo bohaterka. Przecież chaosa możemy lubić, tak? Chaos jest tak, sexy. Ale chaos jest sexy, ale rzeczywiście i ten straszny Sherlock też go możemy tak. lubić przecież. On też jest taki, zrobi ci jakąś straszną krzywdę, ale tak naprawdę jest genialny, więc i ładnie gra na skrzypcach, więc po prostu taka okejka. Nie no, bohaterki to jest w ogóle długa historia, naprawdę. Tak jak, wiesz, teraz problem, jaki ja mam w tym momencie, jak w ogóle... Wiesz, próbowałam się jakoś przygotować do tego naszego dzisiejszego nagrania. Jest taki, że ja widziałam strasznie dużo różnych rzeczy i mam w głowie po prostu mashed potatoes. Tak, mam taką miazgę z tych wszystkich rzeczy, które widziałam i tak próbuję coś tam wydłubywać tak, z tego. Rozumiem doskonale to uczucie. Nie jest to łatwe, bo dlaczego wspomniałam w ogóle o Breaking Bad? Bo sobie zdałam sprawę na przykład z tego, że trochę zejdźmy z tych bohaterek, że na przykład Jesse Pinkman. No przecież, oczywiście, że tak. No, Jesse Pinkman, ADHD, biedny chłopak w sumie, bo ja osobiście w życiu poznałam jednego takiego Jesse'ego Pinkmana. O, myślę, że każda z nas poznała takiego Jesse'ego takiego Pinkmana. Takiego biednego chłopca, który po prostu nie za bardzo mu skakało w mózgu, żeby był w stanie się skoncentrować na jednej rzeczy. Ale rzeczywiście, jeżeli sobie tak pomyślimy o tym, kim on był, bo to był wrażliwy, później go oczywiście poznaliśmy jako wrażliwego, porządnego gościa, który był zdolny, bo on się szybko uczył bardzo, jeżeli tylko miał możliwość się nauczyć. I jeżeli tylko bo... interesowało go to, czego miał dokładnie, się nauczyć. Dokładnie, na przykład ta chemia to tak bardzo mu leżało, bo można było z tego zrobić pożytek praktyczny, ale to był rzeczywiście taki moron, który nie był moronem. Tak. To był gość, który, a plus jeszcze było bardzo dużo samoleczenia za pomocą substancji. Dokładnie.
no bo on jednak nie wyrabiał, nie tak. ogarniał. Był bardzo takim energicznym chłopakiem, który ewidentnie ściągał na siebie wszędzie nieszczęścia, więc tak sobie, wiesz, błądziłam myślami po różnych bohaterach i bohaterkach, którzy mogliby mieć właśnie ADHD albo spektrum autyzmu i właśnie tak trafiłam sobie na tego Jessego Pinkmana, bo o nim w ogóle nie myślałam w tym kontekście. I teraz jeszcze pozostając wciąż przy bohaterach, zanim przejdę do bohaterek jeszcze, zanim wrócimy do bohaterek, mm-hmm. chyba, że masz jakieś pytanie teraz do mnie. Nie, leć dalej ze swoim flow. Dobra, to, no to teraz jest taki jeden bohater, a właściwie cały serial, który jest bardzo mocno ADHD-owy i to jest The Bear. To jest o taki Boże, serial, który... No tak. Oglądasz? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że wspaniale. Tak. I rzeczywiście, i teraz sobie myślę o tym, że tam, podobnie jak w serialach Amy Sherman-Palladino, tam chyba każda postać jest neuroatypowa. No, na swój własny sposób. Tak, tak, dlatego, że sam bohater jest, twórca jest, on się nazywa Storer, ma na pewno na nazwisko, Jesse Storer, jakoś chyba, nie chcę pomylić, ale na pewno Storer. I powiem ci, że to jest taki serial, którego ja nie mogłam w ogóle na początku oglądać. Pamiętam, mówiłaś o tym. No, ja po prostu czułam, że zaraz mi krew pójdzie nosem, jak będę go oglądała. Pierwszy odcinek oglądałam ze 3 razy i za każdym razem bokiem oglądałam, bo nie byłam w stanie, za dużo tam się dzieje, wiesz. Dosłownie jak stroboskop na mnie działa, to co tam jest. Plus tam jest też bardzo dużo takiej energii, która po prostu kompletnie mnie rozkłada na łopatki. Bardzo dużo jest... energii, ale też bardzo dużo złości. Tak. Bardzo dużo złości, bardzo dużo agresji, no ale też to jest serial o zdrowiu psychicznym tak naprawdę, mm-hmm. o zaburzeniach lękowych w dużym stopniu i o niewyrabianiu na zakrętach w związku właśnie z tym, że te zaburzenia lękowe są. Oczywiście poznajemy historię głównego bohatera, który oczywiście no, jest ADHD-owy na maksa, ale on też ma cały szereg innych zaburzeń, które towarzyszą temu ADHD i właściwie z niego trochę wychodzą. Jest tam też bardzo na pewno silny aspekt CPTSD, no bo dowiadujemy się też o jego backgroundzie rodzinnym i tam jest, no, tam jest trauma totalna. Pod bardzo wieloma względami jest też matka z takim silnym jakimś zaburzeniem osobowości. Polecam w ogóle ten serial, szczególnie odcinek Fishes w drugim sezonie, który rozwala system naprawdę totalnie. I cóż, i to jest po prostu taki serial, który jest dla mnie takim, wiesz co, taką fizyczną manifestacją ADHD. Mhm. ADHD i towarzyszących mu różnych, niestety, komplikacji emocjonalnych. Bo tam jest po prostu całe takie spektrum. To nie jest przyjemny serial, ale on się na szczęście dobrze rozwija, bo on idzie w stronę takiego uzdrowienia. Mhm. On gdzieś tam idzie w stronę uspokojenia. Ale początek jest bardzo taki, jak takie silne właśnie zaburzenia lękowe, połączone właśnie z nieleczonym, nieogarniętym, nieuświadomionym ADHD. I ten serial ogląda się tak trudno, jak żyje się w ciele osoby z niezdiagnozowanym ADHD. To jest świetna metafora, dlatego jakby jakaś osoba neurotypowa chciała zrozumieć, jak to jest być nami przez chociaż jeden dzień, to wystarczy, że obejrzy jeden tak. odcinek The Bear. Tak, zapraszamy. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek usłyszę o tym, że osoby z ADHD to w ogóle sobie wymyśliły i to nie istnieje, a w ogóle te leki, co chcą brać, to są jakieś dragi, po których mają odloty, to zapraszam do oglądania na lupie najlepiej pierwszego odcinka The Bear. Non-stop, żeby tak przykleić tutaj ten gogle, żeby można było oglądać, słuchawki przyklejone do uszu, jak w pierwszym odcinku, nie wiem, czy widziałaś Nowego Detektywa. Jeszcze nie. A nie, to w ogóle nie w pierwszym. Dobra, to nieważne, to nie musisz tego wycinać, nie jest to jakiś straszny spoiler. Ja już widziałam po prostu cały sezon i gdzieś mi się pomyliło, że to było w pierwszym odcinku, ale nie było. Nieważne. Mój mózg po prostu czasami robi wycieczki w czasie i przestrzeni. Pomyślałam sobie jeszcze o jednej bohaterce, tak a propos, już teraz wracając do tych bohaterek i tego, jak one są jednak strasznie krzywdzone przez popkulturę, bohaterki w spektrum. Pomyślałam sobie... bo zadałaś mi pytanie, czy kojarzę takie strasznie wkurzające bohaterki. No to była taka jedna bohaterka Homeland.
grana przez Claire Danes. Faktycznie. Zresztą świetnie grana przez Claire Danes, ona dostała za tą rolę jakąś tak niezliczoną w ogóle ilość nagród. A tymczasem jest to bohaterka, która no, zachowuje się jakby była niespełna rozumu. Ona jest świetną agentką, w ogóle jest bardzo taka skuteczna, że tak powiem, w tym, co robi. Też, wiesz, już dawno oglądałam ten Homeland, więc sobie próbuję przypomnieć, więc szczegółów nie będę jakoś analizowała, ale ja, jak sobie próbuję ją przypomnieć, to widzę taką rozhisteryzowaną kobietę z grymasem na twarzy. Tak. I ona taką płaczącą, wrzeszczącą, krzyczącą osobę. I teraz możemy się zastanawiać, jakie tam były zaburzenia, bo ona miała chyba zaburzenia dwubiegunowe, chyba o tym się w ogóle mówiło, że ta bohaterka w sensie miała jakieś zaburzenia dwubiegunowe, ale co jeśli to były źle zdiagnozowane zaburzenia dwubiegunowe, a co jeżeli to było jednak ADHD, które zostało źle zdiagnozowane, bo jak wiemy, kobiety bardzo często były diagnozowane i są do dzisiaj z całym szeregiem zaburzeń, czy osobowości, czy właśnie jakichś wręcz chorób psychicznych, które nie są wcale tym, za co uważają je psychiatrzy, tylko mogą być właśnie źle zdiagnozowanym ADHD. W tym które, bardzo często dwubiegunówka właśnie. W tym właśnie, czy choroba afektywna dwubiegunowa, czy borderline, czy zaburzenia narcystyczne, bo to bardzo dużo jest, ta mroczna triada gdzieś tam nam się przewija niestety. Źle to o nas świadczy, przynajmniej tak źle nas postrzegają, ale my nie jesteśmy wcale złymi osobami, przecież no gdzie? W żadnym wypadku. I tak właśnie ta bohaterka, wracając jeszcze, bohaterka Homeland, to jest taka postać, która niesamowicie wkurzała wszystkich tak. na prawo i lewo, a jednocześnie była fascynująca i jednocześnie no, była główną bohaterką serialu, który się ciągnął przez ileś tam sezonów i był bardzo wysoko oceniany. No a mimo to właśnie... No, neurotypowość na pewno jakaś tam była. I też sobie teraz myślę o serialu, który ja bardzo lubię, ponieważ on dosyć otwarcie mówił, znaczy dosyć bardzo otwarcie mówił o różnych rzeczach, ale akurat o neurotypowości nie mówił wcale, chociaż były tam postaci neurotypowe i mówię o Sex Education. Aha. Nie wiem, czy w końcu obejrzałaś. Nie. Nie. Tak przyznaję samo jak się, ja nie obejrzałam Gilmore Girls. Tak, przyznaję się bez bicia, ale jest to na mojej liście dosyć wysoko. Jest to na mojej liście dosyć wysoko i to będzie kolejny serial, który to będzie serial, który w najbliższym czasie będę oglądać. Wiesz co, jak ty tak mówisz, to ja sobie wyobrażam taką kupkę książek, taką wielką tak? furę książek. Tak jest. I to jest to, którą ja mam do przeczytania, której wiem, że nigdy nie przeczytam. Ale nie. Już ci mówię dlaczego. On był w kolejce pierwszy, ale wiesz co go zepchnęło na drugą pozycję? Ostatni sezon Love on the Spectrum. A, tak? Naprawdę? Jestem świeżo po. Właśnie wczoraj chyba obejrzeliśmy ostatni odcinek. No i jeszcze jestem w tych emocjach po prostu. Jeszcze jesteś w tych emocjach. No ja mam, kurczę, problem. Ja też oglądam oczywiście, ale poczekaj, teraz był jakiś nowy sezon? Teraz jest nowy sezon. Ach, czyli to był nowy sezon. To, co mi się wyświetlało, to był nowy sezon, bo ja ostatnio oglądałam. No nie wiem, no mam taki problem trochę z tą infantylizacją. Wiesz, no nie wiem, to, nie wiem. To ja ci powiem jedną rzecz. Ten nowy sezon wprowadza bohaterkę, która jest jedną z tych bohaterek, po której powiedzielibyśmy, że nie widać tego jej autyzmu. Okay. Bo rzeczywiście ten casting jest zrobiony w taki sposób, że ci bohaterowie i te bohaterki, oni są, to są takie oczywiste przykłady, gdzie patrzysz, oglądasz, słuchasz i wiesz. Mhm. Natomiast pojawia się bohaterka, która jest trochę mniej oczywista i ona jest cudowna, ona jest w ogóle queerowa, jest czarna. Aha. Więc jest reprezentantką wszystkich możliwych mniejszości. Okej. Okay. I jest prawie autystyczna, czyli jest dokładnie, spektrum autyzmu. Dokładnie. Super. Więc okay, no dobrze. Jest trochę szersze jest to spektrum tego spektrum. Polecam, bo ten sezon jest naprawdę dobry. Dobra.
Dobra, to będę oglądać. Natomiast ja wracam do Sex Education, ponieważ jest to serial, który, jak mówię, jest bardzo otwarty i bardzo otwarcie komunikuje różne rzeczy związane właśnie z seksualnością, z tożsamością, z identyfikacją, ale ogólnie porusza naprawdę cały szereg tematów, łącznie z tematami związanymi ze zdrowiem psychicznym, ale nigdy się nie zająknęli skubańcy na temat neurotypowości. I tego im trochę wybaczyć nie mogę, ponieważ mieli co najmniej dwie postaci, które były Mieli mnóstwo postaci, z czego jedna była ewidentna, ale nie dotrwała jakby do finałowego sezonu. To była taka dziewczyna, która wyglądała jak kosmitka, pisała swoje fanfiki i rysowała jakieś komiksy o jakiejś bogini, która miała jakieś podboje w kosmosie, takie intymne podboje w kosmosie. No i ona ogólnie później reżyserowała sztuki teatralne, bardzo typowo wyglądała, no była bardzo, bardzo w spektrum autyzmu. Mhm. Bardzo, totalnie. Natomiast były też takie postaci, które były mniej ewidentnie neurotypowe, ale ostatecznie po tym, jak obejrzałam sobie cały serial, który się niedawno skończył, no jestem pewna, że tak naprawdę to one były bardzo mocno neurotypowe. I jedna to był Adam, czyli taki chłopak, który był czarnym charakterem na samym początku, ponieważ prześladował kolegów. Później oczywiście poznaliśmy go lepiej i dowiedzieliśmy się, jak bardzo jest niepewny siebie, ale dla mnie Adam to jest przede wszystkim ADHD, ale również prawdopodobnie trochę spektrum autyzmu. Tam jest bardzo dużo połączonych tych cech, które się właśnie wzajemnie maskują. Taki chłopak, który sobie w szkole nie radził, nie był w stanie się niby niczego nauczyć, ale to nie znaczy, że nie znalazł sobie jakiegoś zajęcia, które było dla jego pasją i w którym by się rzeczywiście sprawdzał. Bo okazało się, że ma ogromną empatię i świetnie radzi sobie na przykład z stresowaniem psów, a potem z końmi. Więc w ogóle w takiej dziedzinie się zaczął realizować. I przeszedł bardzo długą drogę od bycia właśnie takim gościem, który epatował, prowokował i prześladował, do takiego fajnego gościa, który jakoś sobie w tym życiu poradzi. Chociaż żeby sobie poradzić, musiał przede wszystkim pogodzić się z tym, kim jest i jakie ma, jakbym powiedziała, deficyty, to nie zabrzmi dobrze, ale jakie są jego mocne i słabe strony, czyli czego nigdy nie zrobi. Na przykład nigdy nie będzie w stanie, nie wiem, rozwijać kariery akademickiej, ponieważ no, jego mózg nie jest w stanie przyswajać informacji, jeżeli one go w danym konkretnym momencie nie interesują. Była też taka postać, która się nazywała Amy. I Amy jest dobrym przykładem, bo ona z kolei wyewoluowała nam z takiej postaci, która troszkę nam podchodzi pod ten stereotyp takiej głupiutkiej dziewczynki z takiej, no po prostu jakiejś słodkiej idiotki, która okazała się być osobą totalnie w spektrum autyzmu. I też odkrywamy tak naprawdę razem z nią jej neurotypowość, odkrywamy jej niezwykłość. Ona ją charakteryzuje na przykład to, że mówi to, co myśli, kompletnie inaczej interpretuje rzeczywistość. I po prostu na początku śmiejemy się z jej głupoty, a potem zaczynamy podziwiać jej spostrzegawczość i oryginalność jej myślenia. To też jest fajne, że gdzieś tam w pewnym momencie następuje taki twist i ta bohaterka nam zaczyna się przepoczwarzać dosłownie na naszych oczach z tego stereotypowego takiego, wiesz, przepraszam, lachona w taką osobę, która ma coś do powiedzenia, tylko po prostu my musimy się nauczyć jej słuchać. I jedyna rzecz, której nie jestem w stanie wybaczyć temu serialowi, to, że oni nie wskazali palcem i nie powiedzieli, tak, ta bohaterka jest neurotypowa, tak, ten bohater ma, nie wiem, ADHD, bo tak jak ten serial edukował i tutaj myślę, że gdzieś tam niestety wychodzi z jednej strony mamy wrażliwość twórców, ale z drugiej strony i tego writer's roomu, który też pewnie właśnie, jak już wcześniej na początku mówiłyśmy, był jakoś neurotypowy, ale z drugiej strony no niestety
Brak świadomości. Tak. Totalny. Wiesz, o czym sobie pomyślałam? Że jest jeden serial, o którym może się nie tak często myśli w kontekście neurotypowości, ale jestem ciekawa, co ty o tym myślisz. Przyjaciele. Przyjaciele. Kiedyś mnie tak, wiesz, już zagięłaś tą sukcesją i później doszłam do wniosku, że kurczę, no faktycznie. Przyjaciele. No, kto? No więc tak, Phoebe, autyzm plus ADHD. Tak. Phoebe jest tą taką dziwną, śmieszną, niby głupią, ale jednak bardzo inteligentną, niekumającą trochę zasad społecznych kobietą. Tak. Tak. Tą kosmitką, prawda? Ojej, tak, tak. No Monika OCD, jakby jeżeli bierzemy pod uwagę ten taki szeroki sposób, wszystko, w jaki rozumiemy neurotypowość, to zdecydowanie. Ross, moim zdaniem, jest delikatnie w spektrum i właśnie rozmawiałam o tym trochę ostatnio z Coco i ona się ze mną zgadza, ale tak bardzo delikatnie. No bardzo delikatnie, tak, no jeżeli założymy, no tak, on jest takim sztywniakiem. I on jest takim trochę nerdem właśnie. No on jest takim trochę tak, on jest takim tym nieśmiesznym chłopakiem wśród śmiesznych chłopaków, no. On jest takim gościem, który, no i on też, jeżeli zwrócimy uwagę na przykład na to, czym on się zajmuje, on jednak tam pracuje w tym muzeum. Tak. Okej, dobrze. Zaczyna mi się to wszystko składać Chandler, całość. ADHD. ADHD. A Joey? No i Joey! Joey, ADHD! I dlatego oni tak świetnie się rozumieją i dlatego są takimi wspaniałymi przyjaciółmi. Tylko, wiesz co, tylko Chandlerowi się jeszcze inteligencja trafiła, a Joey to już tak nie bardzo. No, to tylko pokazuje, że jednak to wszystko jest spektrum, proszę państwa, i są, tak, są ostrzejsze kredki w piórniku i mniej ostre w tych naszych piórnikach neurotypowości. No i trochę zastanawia mnie Rachel, bo ona rzeczywiście, ona może być takim... Czy ona ma ADHD? Czy ona jest tym kobiecym ADHD? Wiesz co, ja właśnie się zastanawiam, czy to nie jest też tak, że jednak wiesz, żebyśmy też same nie wpadły w pułapkę uproszczeń takich ponad logikę, dlatego, że wydaje mi się, że popkultura też w pewnym sensie posługuje się pewnymi kalkami, pewnymi schematami, takimi, wiesz, typowymi bohaterkami. I te typowe, bo ona, Rachel jest raczej taką amerykańską dziewczyną, która właśnie uciekła sprzed ołtarza. No bo wiesz, jeżeli uznamy, że jej ucieczka sprzed ołtarza jest symptomem jej ADHD, no to możemy iść... No nie, no już to by było trochę naciągane. Tropem, ale to by było trochę naciągane, więc wydaje mi się, że ona jest neurotypowa. Myślisz? Że ona jest taką... Tak, wydaje mi się, że ona jest raczej neurotypowa. No bo tak, rzeczywiście Monika to jest OCD totalne, a tutaj panowie mają ADHD, tak. Z czego Joey ma takie ADHD, takie bardzo ADHD. takie bardzo ma ADHD, tak, zdecydowanie. No ale pamiętaj, że to też są właśnie te postacie, które są najbardziej takie charakterystyczne, które się najbardziej wyróżniają, bo to też jednak osoby z ADHD widać najczęściej. Bo nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie, nawet jeżeli jesteśmy, przepraszam, w stanie utrzymać w sobie tą energię, która w nas jest, to ona gdzieś się wydobywa innymi kanałami. Zawsze to jakoś jest wyraziste, a przecież popkultura no, woli takie charakterystyczne typy. Dlatego też neurotypowość się tak bardzo nam przyjęła, no bo to są jednak jakieś odstępstwa od normy. Gdzieś tam odchylamy się, nie? Od tej średniej. Tak. Zawsze nas tam widać, no bo zawsze jesteśmy tymi irytującymi, albo gadatliwymi, albo milczącymi, albo nadmiernie analizującymi, albo upierdliwymi, albo wiesz, zawsze te nasze cechy są bardziej. Tak. I rzeczywiście w popkulturze szczególnie komedia lubi takich bohaterów, albo kryminał. No bo w kryminale z kolei mamy zawsze tych takich, no nie zawsze, ale no od czasów Poirot mamy przecież
Nie, nieprawda. Nie od czasów Poirot. Co ja plotę? Od czasów Sherlocka. Potem przez Poirot, tych wszystkich genialnych detektywów, którzy... to jest jakiś festiwal dziwactw w ogóle. I jeżeli sobie tak popatrzymy na ten festiwal dziwactw, no to wszystkie te dziwactwa są neuroatypowe. Przecież Herkules Poirot jest totalnie neuroatypowy. Przecież jest w spektrum autyzmu. Koleś, który tam ogląda jajka, pod, wiesz, sprawdza, czy one są odpowiednio ukształtowane, żeby je później zjeść, sprawdza, czy, nie wiem, herbata ma odpowiednią temperaturę i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc no tak, popkultura jest tak naprawdę zbudowana na dziwactwach neuroatypowości. Czy to już było ostatnie zdanie? Bo nie wiem. Chciałam, zapauzowałam, żeby to wybrzmiało, bo to moim zdaniem to, co powiedziałaś, bardzo dobrze podsumowuje całą tę naszą rozmowę godzinną. Tak, Ale wiesz co, bo ja myślę, że to jest takie bardzo ładne odwzorowanie świata w ogóle, bo ja naprawdę wychodzę z takiego założenia, że świat stoi na naszej neurotypowości, że gdyby nie my, to nie bylibyśmy tu, gdzie dzisiaj jesteśmy. Że to my wymyślamy te wszystkie wynalazki genialne. To my jesteśmy tak, tym potem... kołem, który wiesz, który pozwala się temu wozowi toczyć. A tak, 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 a później psychopaci kradną nam pomysły i robią na nich pieniądze, ale my jesteśmy... Tak, no coś w tym jest, znaczy na pewno osoby, które myślą poza out of the box. Ja myślałam zawsze, że tego się trzeba nauczyć, żeby myśleć właśnie nie schematycznie, ale to chyba wynika z tego, że my jesteśmy jakby poza schematem już z definicji, tak gdzieś jest. Tam... Zawsze odstajemy, wystajemy i choćbym bardzo chciała, to zawsze będę odstawała. Więc rzeczywiście tak, no ta neurotypowość rządzi się też swoimi prawami, jest wyśmiewana, jest nierozumiana, ale jest nadmiernie wręcz widoczna w popkulturze. Mhm. Nadmiernie, ma nadreprezentację. I niestety też... bardzo dużo nieprawdziwych chyba takich przekonań się umocniło, wiesz, w ludziach przez to, że neurotypowość w taki nieświadomy sposób jest eksponowana od dziesięcioleci tak naprawdę, bo jakbym teraz siadła i zaczęła, wiesz, i wzięłybyśmy sobie jakąś wielką encyklopedię seriali, które zostały kiedykolwiek nakręcone i zaczęłabym przeglądać od A do Z, no to myślę, że w połowie co najmniej tak. by się udało znaleźć jakichś bohaterów neurotypowych. Nie wiem, może to jest odważna teza, ale jakoś tak mi wychodzi na to, że pewnie tak. I podobno, słuchaj, Bart Simpson jest tak. neurotypowy. Tak, tak. No wiesz, tak, zresztą googlałaś sobie bohaterów neurotypowych. Googlałyśmy razem. Tak, googlałaś, no dobra, chciałam powiedzieć, że ty osobno, ja osobno, ale rzeczywiście i nawet się wymieniałyśmy wtedy spostrzeżeniami, że większość tych bohaterów, w ogóle jest bardzo krótka ta lista, ale większość bohaterów to są mężczyźni. Jakiś tam Monk, właśnie Bart Simpson i tak dalej, a tymczasem to podobno jego siostra jest... To tak jak z tym atypowym, który jest atypowy, a jego siostra też jest atypowa. Tylko o tym akurat nikt nie wie. Prawda? I na to nikt nie zwraca uwagi. Więc niestety neurotypowość, która jest wykorzystywana jako element humorystyczny albo element do piętnowania, no to nie jest nic fajnego. Szkoda, że popkultura jest taka nieświadoma tego, że tak często eksponuje pewne typy zachowań, pewne symptomy i robi się to zupełnie tak, wiesz, jakby bezrefleksyjnie, bo można naprawdę zrobić bardzo dużą krzywdę. A jeżeli już zaczyna się eksponować właśnie neurotypowość, no to robi się to najczęściej w taki sposób, jak to się robi właśnie, masz Love on the Spectrum, czyli znowu mamy troszkę infantylizację, albo karykaturę, albo takie właśnie jakieś takie wykorzystywanie takich jakichś skrajnych tak. przykładów. Nie pokazuje się takich zwykłych ludzi. Potem wszyscy mają w głowie, że to, wiesz, jak już ktoś ma spektrum autyzmu, to już jest taki naprawdę nisko funkcjonujący na przykład. Nie rozumieją, czym jest spektrum jako spektrum. Mhm. Tak w ogóle jeszcze sobie pomyślałam, że wiesz co,
Sex Education pojawiła się osoba, która jest otwarcie neuroatypowa, no, otwarcie ma spektrum autyzmu zdiagnozowane i jest to stand-uperka australijska, która się nazywa, jak właśnie sobie nie przypomnę, kompletnie zapomniałam w tym momencie, ale jakby, wiesz, wygooglałabym sobie, ale tego nie zrobię teraz. I ciekawa jestem, dlaczego w związku z tym, ona bardzo otwarcie mówi o swoim spektrum, dlaczego w związku z tym w tym serialu w ogóle nic się na ten temat nie pojawiło? Dlaczego w ogóle nikt nie, tam nie pada żadna informacja na temat tego, że ktoś został zdiagnozowany, że jakby kompletnie nie podjęli tego tematu. Podjęli różne inne tematy, również jak mówię, związane ze zdrowiem psychicznym, ale o tym akurat nie powiedzieli ani słowa. I to jest przykre, to jest smutne, bo ta infantylizacja, to właśnie takie pokazywanie takich skrajnych przykładów, no daje taki sygnał, puszcza sygnał w świat, że jesteśmy inni, że jesteśmy dziwni. My nie jesteśmy wcale ani jacyś bardzo inni, ani jacyś bardzo dziwni. Ja uważam, że seriale przede wszystkim powinny edukować. Oprócz tego, że dostarczać rozrywki, to jeszcze powinny edukować. I bardzo lubię i bardzo cenię te, które rzeczywiście pełnią jeszcze funkcję edukacyjną. Dlatego lubię seriale, które w mądry sposób opowiadają o zdrowiu psychicznym. Na przykład. Mhm. Czyli choćby na przykład The Bear bardzo doceniłam, kiedy tak. zrozumiałam, o czym to jest. O czym jest. Jak już przebrnęłam przez to, wiesz, przez ten stroboskop, to się okazało, że tam jest jakaś treść. No ale właśnie, przez to, że nie ma praktycznie oficjalnie potwierdzonych bohaterów i bohaterek, bardziej bohaterek neurotypowych, no to też nie jesteśmy w stanie tak do końca być edukowani. No tutaj kudos oczywiście dla polskiego serialu, tak, po raz kolejny, ale no nie mogę nie wspomnieć, bo to naprawdę jest bardzo duże osiągnięcie, czyli mamy absolutnych debiutantów i mamy tam główną bohaterkę, która jest oficjalnie w spektrum i to jest super. To jest naprawdę super, tak. Bo wiele osób może obejrzeć siebie dosłownie na ekranie, a często też wiele osób, które nawet nie wiedzą o tym, że oglądają siebie, może się tam rozpoznać. Tak. I to jest bardzo, bardzo potrzebne. Tak, to jest moim zdaniem, tu jest duża moc tego serialu, że dzięki niemu, myślę, niejedna młoda dziewczyna spojrzy, przejrzy się w lustrze i powie, o kurczę, to jest o mnie, może warto byłoby coś z tym zrobić. No właśnie i teraz sobie pomyśl, że my mamy się dokładnie tak samo autodiagnozować, na przykład jak oglądamy no właśnie Homeland i tą taką jakąś tam płaczącą bohaterkę. No nie, jeżeli się nas piętnuje, jeżeli się piętnuje pewne zachowania, które odstają od normy, jeżeli się je pokazuje jako dziwaczne albo no takie wręcz nieestetyczne, albo niefajne, albo jakieś zaburzone, no to jak my się mamy chcieć utożsamiać z tym? No jeżeli nie widzimy pozytywnych wzorców, jeżeli nie rozumiemy, w ogóle nikt nam tego nie, nikt z empatią nie podchodzi do tego tematu, no to my nie możemy się tak naprawdę w tej popkulturze przeglądać i czegoś się z niej uczyć. Janusz mi podpowiedział, jak się ta stand-uperka nazywa. Mhm. Ona się nazywa Hannah Gadsby. Hannah Gadsby, ogólnie bardzo ci ją polecam. To jest osoba, którą ja zaczęłam oglądać. Ona ma taki niesamowity stand-up, który nazywa się Nanette. Możesz na go, nie wiem, możesz go sobie na przykład na Netflixie obejrzeć, chyba jest też w Wielkiej Brytanii. Bardzo głośny swego czasu, dlatego że ona tam opowiedziała. Ona to była jakaś taka straszliwa, smutna, traumatyczna historia jej życia. I ona po prostu to opowiadała, i ludzie siedząc gdzie oni siedzieli? Oni siedzieli na widowni, właśnie tam siedzieli, przepraszam. I oni siedząc na tej widowni po prostu za nie mówili, bo kompletnie, no przyszli na stand-up, miało być śmiesznie. A ona im po prostu wylała taką traumę z siebie. I jeszcze powiedziała, że w ogóle zrywa ze stand-upem. No nie zerwała, jak się okazało, bo po paru latach wróciła. Ale to było naprawdę bardzo duże wydarzenie, bo ona też opowiadała po prostu o swoich doświadczeniach jako doświadczeniach osoby jeszcze nie neuroatypowej, bo ona jeszcze wtedy nie miała diagnozy oficjalnej, ale osoby niebinarnej na przykład. Mhm. I osoby, która miała z tego tytułu przez całe życie duże problemy. Mhm.
No i cóż, ja miałam powiedzieć, gdzieś tam się zagubiłam, ale nie, miałam ci powiedzieć, że Hannah Gadsby jest super i ja zaczęłam ją oglądać i nie wiedziałam, dlaczego tak strasznie mi się podoba to, co ona mówi i w jaki sposób opowiada o świecie i dlaczego tak bardzo ten świat mi pasuje. Dlaczego tak blisko gdzieś to wszystko jest i dopiero w momencie, kiedy się dowiedziałam, że ona jest w spektrum autyzmu i zdałam sobie sprawę, że być może ja też jestem w spektrum autyzmu, to mi to kliknęło. Wszystko się zaczęło zgadzać. Tak. Ale ona jest też takim, wiesz co, trochę odeszłyśmy od serialu jako takiego, chociaż Hannah Gadsby grywa w serialach. Wiesz co, że ona jest takim pozytywnym właśnie przykładem. Ona jest tą publiczną osobą, która oficjalnie głośno mówi o tym, że jest neurotypowa, absolutnie się tego nie wstydzi, opowiada o swojej neurotypowości, mówi o tym, że wszyscy jesteśmy inni, że to jest ogromne spektrum, że nie ma dwóch osób, które są takie same. Przez co też no, to diagnozowanie jest takie, wiesz, po serialach też jest jeszcze bardziej podchwytliwe, ale jednocześnie gdzieś tam są te takie typowe cechy, które możemy pokazać, pokazać palcem i powiedzieć to, tamto, wiesz, ta osoba, taka, śmaka, owaka. I ogólnie powiem ci szczerze, że ja w ogóle bardzo lubię analizować seriale pod kątem psychologii postaci, wiarygodności psychologicznej i różnego rodzaju dysfunkcji. I bardzo lubię też łapać za rękę tych twórców, którzy robią złe rzeczy, bo mówię, my to oglądamy i gdzieś podświadomie nam to zostaje w głowie, więc bardzo, bardzo łatwo można zrobić złe rzeczy, ale też łatwo można zrobić dobre rzeczy, czyli właśnie mówię, no więcej tej neurotypowości w serialach powinno być. I więcej otwartej neurotypowości, nie mamy się absolutnie czego wstydzić, przecież no, mówię, no jesteśmy, no, nie widać po nas chyba aż tak bardzo. Oprócz tego, że ja na przykład dużo mówię. Kto wie, może ogląda to ktoś, kto tworzy scenariusze do seriali i weźmie to sobie bardzo do serca. Nie wiem, ale ogólnie pozdrawiam w takim razie. Tak, neuroatypowe osoby na pewno tworzą scenariusze do seriali. Co do tego to akurat nie mam żadnych wątpliwości. Myślę, że po prostu writers roomy są obsadzone po zęby przez osoby neuroatypowe, które akurat, no nie wiem, no powiedzmy, że nie boją się na tyle zatłoczonych pomieszczeń, że są w stanie pracować w writers roomach. No. Tak to sobie wyobrażam, w ogóle nie wiem, jak ty sobie wyobrażasz writers room, ja sobie wyobrażam jako ciasne pomieszczenie, w którym siedzi bardzo dużo osób. Jedna na drugi, przy takim bardzo wąskim stole. Dokładnie, i wszyscy coś piszą. Dokładnie tak samo sobie to wyobrażam. Może to właśnie tak wygląda, tak musi być, skoro ja tak myślę i ty tak myślisz, to tak musi być. Tak sobie zastanawiam się, czy my wyczerpałyśmy temat? Nie. Oczywiście, że nie. Nie, absolutnie nie. Ja się czuję w ogóle teraz, wiesz co, nieprzygotowana. Na pewno wyczerpał mi się zasób w tym momencie seriali, które mogę sobie wyjąć z rękawa, ale ja myślę, że w ogóle, wiesz co, warto by było sobie tak siadać co jakiś czas i sobie tak bardziej rozmawiać o różnych postaciach z różnych seriali, ale tak już wiesz, konkretnie, że sobie wybieramy jakiś jeden albo dwa seriale i sobie je analizujemy, oglądamy obie, żebyśmy były no bardzo dobrze przygotowane. Tak, bo tam są, no bo wiesz, no bo to rzeczywiście, no jak ja opowiadam o jakimś Homeland, który widziałam 100 lat temu, i pamiętam tylko tą twarz Claire Danes w tym grymasie płaczu, no to trochę też tak, no jednak mimo wszystko jakbym ze szklanej kuli próbowała wróżyć. Natomiast jakbym się tak przygotowała, to bardzo chętnie, wiesz, są takie seriale, które po prostu można by było sobie obejrzeć pod kątem w ogóle szukania osób neurotypowych. Tak zastanawiam się na przykład, taka Rodzina Soprano, dajmy na to. Tam na pewno jest pole do popisu. Prawda? No, tam, no wiesz, no to jest tak naprawdę historia, która powstała z frustracji twórcy Davida Chase'a, który po prostu no, miał traumę po swojej mamusi. On miał straszną mamusię i o tej strasznej mamusi, tak, to się z tego wzięło. I on po prostu postanowił jakby wydalić z siebie tą traumę w postaci scenariusza serialu. Dlatego główny bohater, który jest szefem mafii, cierpi na ataki paniki związane z relacją z matką.
I później przecież on jest na kozetce, cały czas jest w terapii. Ale fantastycznie trafiłaś, bo ja ostatnio rozmawiałam z moim mężem o tym, że musimy sobie zacząć ten serial oglądać od zera. No to słuchaj, a to jest ogromna przyjemność, bo to jest fantastyczny serial, on się wcale nie zestarzał. Więc tak, myślę, że Rodzina Soprano to jest taki serial, który warto by było pod tym kątem zanalizować. Tym bardziej, że to jest taki serial starej daty, wiesz, to jeszcze zanim te wszystkie przemiany obyczajowe nastały, więc to jest bardzo ciekawe. I gdzie ja teraz to Sex Education sobie wplotę? Jak ja bym miała siedzieć i oglądać? No dobrze, nie musisz. Soprano? Nie, to nie musisz. To ja ci już powiedziałam, że tam są ci bohaterowie, to już wystarczy. Powiedzmy, Sex Education nie jest serialem, który musisz obejrzeć, natomiast Rodzina Soprano musisz, no bo to jest taka, wiesz, to jest taka obowiązkowa lektura, no. Raz w życiu przynajmniej. To co? Umawiamy się na oglądanie Rodzinę Soprano tak. Pod kątem neurotypowości i spotkamy się tu po raz kolejny, żeby o tym pogadać? Dobrze, i możemy referencyjnie jeszcze rozmawiać o sukcesji, jakbyś chciała. No to zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. No, sukcesja to jest... Dobra, nie, to o sukcesji następnym razem, a Rodzina Soprano. No dobra. Dobra? Dobra. Deal. Ciekawa jestem, jakie będziesz miała spostrzeżenia. Przynajmniej, wiesz, pierwszy sezon. Dobra. Umowa stoi. No. Dobra, okej. Okay. Trzymam cię za słowo. No to dzięki, Kaja, za tę bardzo interesującą rozmowę. Jestem bardzo ciekawa, czy osoby, które będą tego słuchać i będą to oglądać, czy zgadzają się z nami w pełni, z naszymi obserwacjami. Po pierwsze, a po drugie, ja też jestem ciekawa, jakie osoby, które nas oglądają i słuchają, mają własne pomysły, dlatego że na pewno są takie postaci. Tak. To jest też ciekawe, wiecie co, tak sobie myślę, że te postaci, z którymi najłatwiej nam się utożsamić, to są często te postaci, które są neurotypowe. Jeżeli my jesteśmy neurotypowi, to te postaci też prawdopodobnie mają w sobie te cechy, do których nas jakoś tam przyciąga, nie? Więc ja bym z tego klucza też szła. Bardzo. Jakie bardzo ja znalazłam? Wiesz, ojej, no to właśnie. No dobra, to nie. To później. To następnym razem. Będziemy się edukowały serialowo. Na przykład będziesz oglądała BoJack Horseman. Już wiem, że mam też kolejna rzecz na liście. Mam kumpla, który wprowadził się z powrotem do mojego budynku, który jest wielkim fanem, który z przyjemnością wyświetli mi na swoim projektorze, więc... Tak, ale ja chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę nie na BoJacka, tylko na jego przyjaciółkę. Okej. Okay. Ja się, jeśli miałabym powiedzieć, z kim się utożsamiałam, tak teraz mi przyszło do głowy, to ona jest tą postacią, z którą się zawsze bardzo utożsamiałam, więc... Bardzo. To jest ciekawe. Ona w pewnym momencie przytyła. To jest ciekawe, bo to jest w ogóle, wiesz, animacja. I tam mamy bohaterkę, która na przykład przytyła znacznie. Już nie jest taką szczupłą bohaterką, tylko jest taką okrąglejszą bohaterką. Uważam, że to był ładny zabieg bardzo, ale ogólnie jest to serial. Pierwszy sezon jest trudny do przebrnięcia, bo tak zalatuje taką animacją, która ma być heheszkowa, ale potem to się już robi jazda bez trzymanki i też mnóstwo jest wątków psychologicznych. Ojej, dobra, miałyśmy już kończyć. Rodzina Soprano. Kończmy Rodzina Soprano, materiału mamy, myślę, jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Dobra, ja już nie gadam. No dobra, to do zobaczenia następnym razem w takim razie. Do zobaczenia. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy. Ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc.